Idziemy i incydentalnie kontener się pojawił. Nagle, nieplanowany. Oby nie przerwał w obiadowaniu. Chociaż z drugiej strony znaleźć coś też by byłoby spoko. Nie? Meble. Nie będziemy mebli nosić. Na razie. Jakieś płyny. Czyli takie sobie. Takie sobie tam jest. No. Ale bar. O panie. O, jeszcze jeden w środku. Wydmuszka taka garnkowa. Jakby było jak, to by można było zabierać. Może z powrotem. Panie, aluminium jest. To jest ameliniium. Zdychę się na tym. Zdychę się weźmie za to na złomie. Szpetek to dużo, to chyba no nie. Pa, ile ameliniium kosztuje? No to jest ponad kilo waży na pewno. Są tylko meble. I tam te gary to tak wygląda, jakby też piwnice posprzątane. Tak, w sumie tak. Dobra, ale teraz to idziemy. A teraz idziemy na jednego. Jak nie ma jak, to nie będziemy tego zabierać. Dobra, my już jesteśmy po lemoniadce i idziemy z powrotem. Jest mały kontener na gruz. Zobaczymy kontener. Same worki i gruz. Te małe nigdy nie są jakieś takie sensowne. Tak, tych małych jest najczęściej sam gruz i kafelki, kibel. To pewnie jakiś prywatny jest. Z remontu łazienki. Łazienki, widać kratkę wentylacyjną. Ale gdzieś tutaj jest. Coś tu stoi. Jakiś gruz meblowy. Rama chyba jakaś po czymś. Blade światło się zaświeciło. Żadnego efektu nie przyniosło. Może to było jakieś lustro. Może być, już nie ma żadnego śladu po niczym. Ale od czegoś ta rama była. Coś tu jest. Chcesz świecić? Mogę. O! Czajnik elektryczny. A ty widzisz czajnik, a ja widzę tu, to. Widzę. I co mam zrobić, jak jest zamknięte? Ale są mi druty. Maszynka. Do scyzlenia. Ciężka. Jest pudełko? No, tam leży z powodu. Dobra. Maszynka raz. Które to pudło to? Tam, no, pudełko jest chyba od niej. Klatronik, łe, gówno takie. Sięgniesz? Podniosę troszkę, dobra, masz. Mam. Czajnik nie ma dekla. Ale można by to było wziąć i drętę wymontować. Chyba, że nie chcemy go brać. Czekaj, to coś rozczaśniemy. Co to? No nie wiem właśnie co to. Puste pudło. A tamte pudełka, co to myślisz jest to? Nie wiem. Nie sięgniesz? Próbuję no podgarnąć. Nie sięgnę. To ten drut nie jest zbyt dobry do nawigowania. Kurwa, tam to nie sięgnę na pewno z takiej głębokości. Ale się uwziął się przechylać w tamtą stronę. Nie wiem co to jest, powiem ci. Ale widzę tu jeszcze nasz lampkę samochodową. Wróć do tego czajnika. Świece samochodowe. Tu coś jest jeszcze. Tu. No. Nie widzę dłoń, nie widzę no palca. Tam, no, pod tą folią bąbelkową coś no tam. To. Jest.
ciężkie, metalowe. Nie wiem. Co. Ale ja wiem. Razem z tymi drutami pewnie było żyrandolem. A te druty są chyba raczej elementami żyrandola. Stalowe rurki czy mosiężne? Wygląda jak mini deska do prasowania. No tak, ale tego to nie chcę brać. Raczej, bo to mi niepotrzebne, wiesz. Jesteś w stanie jakoś te pudełka coś tam zobaczyć, co tam jest? O, paczeka. Micha. O, miska jakaś taka metalowa. O, popatrz, nowe worki do odkurzacza. O. To dawaj. Z tkaninami filtrującymi. To było elementem chyba jakiegoś tego. Ajajaj, jakiegoś żyrandola chyba. O! Co? O. Tu są tak jakby strzywki. Puste? Nie, coś tu... wiem co to jest. Palec rozdzielacza do tego. A tu jest, o! A tu jest chyba ten. Regulator do jakiegoś auta, do zapłonu, albo regulator ładowania. To tu będzie też coś takiego. O, płyta aluminiowa. A to jest szczotka chyba, końcówka do tej maszynki. Pierdolona część. No. Te pudła ciekawe, co nie, ale nie sięgnę ich. Chyba żeby. Nagarnij mi na nie. Nie mam, nie jestem w stanie, bo to jest takie jakieś... No nie rób. Nie grzebmy tu równocześnie. Weź łapę, bo nie widzę. Ale oblane czymś. Żarówki są w tym. Dobra, darujmy to sobie. Okej. Okay. Coś ciekawego. To jest ten element czajnika? Tak, dekiel czajnika. Dekiel czajnika, no. Tu jest... O, popatrz, tu są jeszcze worki od odkurzaczy. Mhm. Ja zwykle mam tylko jedną torbę. Mhm. Powiem ci, że ta podkładka się wyjątkowo dobrze sprawdziła jako, jako podbierak. Podbierak. Tak. No. Kurde. Nie sięgnę. Nie sięgniesz chyba. Pokaż mi, że ja też nie sięgnę. A co tam jest w tym? Nie wiem, nie dowidzę dobrze. Ale coś tam jest. No coś jest, ale nie. Chyba, żeby zmienić kierunek działania i tam stroną. Kurde, jakiś kabel jest czy coś. A dobra, przewody zapłonowe. Już zauważyłem. To niekoniecznie potrzebne są nam. Tu jest roleta samochodowa. Ej, nagrywasz ty? Nagrywasz. Dobra. Kolejne worki papierowe do odkurzaczy. Kurwa, upadło mi, no. Skórzane... Skórzany pokrowiec na jakieś radio chyba. Radio? No coś w tym stylu, jakieś takie dziwne. Co? Czemu to takie mokre pytanie? Nie wiem. No. Nie mogę tego dobrze wyjąć. Patrz jaką mam już tą torbę zabitą. Gdzieś. Tak, to jest pokrowiec na jakieś radio. A to to nie wiem co to jest. Jakieś elementy skórzane, skóropodobne, czy coś w tym stylu. Jakieś. Co to wezmę, że jest pokrowiec? To jest chyba na newę, nie wiem.
rozdzielacz. Kurde, tynówka chyba. Aparat zapłonowy? No, kopułka rozdzielacza. No, to zobacz, jak nówka. Nie no, wiem, bo to jest nówka chyba. Nie wiem, do jakiego auta, ale... Nie jest napisane, ale można wziąć. No jest, a nie, nie jest. Nie jest, to jest jakiś tylko taki numer. Z którego nic nie wynika. Może będzie po... Może będzie u OFE. Tego widać. O numerze, no. W internecie. U Google. No to z palcem rozdzielacza jest komplet. Tu jest ta roleta, widzisz ją? Widziałem. Tam też jest roleta z jakimś mini autem czy z czymś. To są jeszcze worki chyba. Nie mam jeszcze wszystkiego. Te są takie rozdarte. Niektóre. Co to tu jest? Jakieś kable. Mi się wydawało, że widzę... O, popatrz, co tutaj jest. Takie kable i o, końcówki jakieś. Takie dołączenia takie, sobie do czegoś. Dołączenia, no. Czegoś. Chyba widziałem końcówkę drążka kierownicy albo coś w tym stylu. A nie, wahacza coś. Torba, torba na trójkąt pewnie. Na trójkąt chyba. Stare auto było, skoro to jeszcze skórzane. To jest jakaś lampa chyba, no. Tutaj klosz od lampy jakiejś. Tapetka nowa? Nie wiem właśnie, czy to jest tapetka. Czy coś do oklejania, czy nie? To nie jest jakaś mapa w ogóle, albo coś do oklejania. Okej, okay, zaraz ją wezmę. Nie mogę w ogóle tego złapać. O, otwarło mi się. Nie wiem, co to jest, szczerze powiedziawszy. Już... No, jakaś folia chyba do oklejania. No. No to chyba nie wiem. Tam tu coś lepszego. Możesz przeświecić jeszcze? Mhm. Tu są jeszcze jakieś worki. No ale one to część podartych, część ok. Kurwa, to nam kapło na nogi. Weź torbę, może się nam przydać. Żeby się przepakować, nie wszystkim. O kurde, jaka duża. O, ale tego jest. Weź zobacz, co w tych kudłach. Wygląda jak zamoczone albo zaolejone. Jest kupę takich... Mhm. To dobra, to tam chyba już nic nie, nie ma. Tam nic nie ma chyba. Dobra, to bierzemy tylko to. Faktycznie rękawice trzeba by zakładać. No trzeba. Tutaj nic ciekawego. Mrówki też popierdzielają. O, pocztówki sam pokaż. To... Aha, pocztówki, a ja widzę wytłoczkę po maszynce chyba do zębów. O Jezus, jakie to ciężkie. Nie wiem, co w tym jest. Słoik widzę. Słoiki chyba jakieś. A nie, nie, do zębów. Kaseta? Second Life? No, kaseta. Dobra. Biorę sobie kasetę, może dobra. To coś ciekawego. Tu jakiś pasek jest chyba rzemykowy albo coś. No, może jakiś do torebki. Do torebki. Albo, albo nie wiem, ozdobny jakiś mały. W ogóle to powinno pójść do papierów, a nie tak tutaj. No tak, tak. Tu jest pudełko może od tej kasety. No tu też jest, a, jest kaseta. Mydełko fa, cycoliny. Łapanie. To nasze te, moje dzieciństwo. O, jeszcze jedna. Titanic.
Mydę, krem jakiś, kolagen. Gdyby mi się te wszystkie kraty źle tutaj zastępuje. Tutaj wezmę, włożę w drugą dziurkę, o, żeby się nie zajmować. Tu jakaś płyta była, no. Jakiś portfel. No nawet nie podarty, patrz, więcej jest tych portfeli, jakichś takich, o, no, dziwnych. Nóżki ktoś zostawił, wyrzucił, no. Niepotrzebne. No, kolejny jakiś, patrz. Taki urlopowy, co nie? Drobny taki. Co w tym jest? O, o, naklejki. Kolejny portfel. Ten już bardziej znoszony. Może używany. Znaczy może coś w nim jest. Nie ma. Jakiś przeszukany. Zobaczymy później. Dobra, może się uda schandlować chociaż albo coś. Smyczka. O, jakie smyczki fajne nawet. Plus identyfikator. Plus na identyfikator. Coś, no. No. Wiecie, co ja spakuję do tej torby, co znalazłeś? Czy ona jest mokra? No mokra jest właśnie, nie wiem. W środku jest mokra? Nie wiem, czy w środku, czy nie. W środku nie jest mokra. Ona jest na zewnątrz tylko mokra. Mhm. Znowu mam rękę nie tak jak trzeba. No. Tam już jest później jakieś śmieci są chyba tylko, więc tylko tak na wierzchu coś. Dobra, tam już nie grzebiemy. A dalej nic już nie damy rady. Dalej nie sięgniemy. Tam. Ja sobie to wezmę. No i się bierzesz tą? Mhm. Plakat, co teraz? Nie wiem właśnie. O, drugie wypadło ze środka. Poster, jakiś plakat. A! To nie moja bajka. Ronaldo? Ronaldo. Doklejony do tego. A, ubrany to nie bierzemy, co? A to też pewnie jakiś plakat. Też jakiś plakat. O, goły facet. A to Beckham, to jest ten. Beckham jest od... Nie wiem od czego. Kurde, tak się nie znam, ale też sportowiec. Idziemy? No. No dobra. Śmietnik i duży strzał. Tak. Już nie mamy toreb, trzeba będzie sobie po drodze znaleźć. Tak. Słom meblowy. Kurwa, patrz, jest okap. O, okap jest. Okap jest, no. Pierwsze. Cały okap jest, zobacz. Trochę się brzydzę go dotknąć, bo one są zawsze ujebane. No są ujebane, no bo to jest wyjątek. No jest. No. Dobra, nie mamy go chyba już jak brać. Na złom by fajnie było, ale nieść to. Nie będę tego niósł, bo no nie. Są te półeczki takie. Trzeba by było, mówię, jechać autem i wtedy pozbierać wszystko, co się... Zawsze jak znajdujemy coś ciekawego, akurat znajdujemy coś ciekawego po orężatce, no, lemoniadzie. Po procentowej orężatce. No, po lemoniadce. Pusta. Ach, trzeszczą te oczy. Dobra, tu nic ciekawego. Kontener ekologii, to jest gruzowy pewnie, nawet u babki. Antena? Jeszcze widzę. Aha, gruz. Patrz, tam jest cała antena z rurą. Antena z rurą. Nic nie jedzie, nic.
taka już urwana, ale jest. Bez tych kierunkowych już, nie? No bo one są aluminiowe albo te, albo miedziane w zależności od klasy anteny. Więc te poszły, to jest już stal tylko. Nic ciekawego w tym. Jakaś skórzana rzecz. Tutaj. A to tylko plastikowa wytłoczka. Rzućmy okiem tutaj. Tam jakieś meble rozebrane. No, tu zawsze ta lodówka z tyłu leży. Tak. Nie jest ten śmietnik, to w nim są te rury od odkurzaczy cały czas? No. No, tam to nie dojrze. Szkło bez polotu. Nie ma. Nic ciekawego. Nie, tamten jest półpusty, więc. Tu nic nie ma. A lodówka oczywiście jest. Nie. Tu jest pusto. Ktoś roślinkę zabił. No. Ta lodówka oczywiście leży, kibel też. I meble. Tam te półeczki są ciekawe, nie? Te tutaj. No. To takie wiszące były. Takie długie, co nie? Te półeczki, nie? Chyba takie spore długie. Są. Na trzy haki były. Mhm. Je pomalować, to ładnie by wyglądały. Jakby. Tak. Niezniszczone tak naprawdę. Starczy lekki szlif, mal i byłyby. Rzućmy okiem tutaj. Tam jest szkło, to się nie chciało wrzucić. Jakieś takie siedzonko małe. No, takie z siedziskiem było, mhm. Połamał. Huawei Body Fatskiej, waga Huawei'a. Mhm. Wszystkie otwarte, fajnie, nie trzeba. Faktycznie daleko, kuźwa, były butelki tego szczyt lenistwa. Gdyby chociaż jakieś wybitne były, ale zwykłe butle. Okej. Za dobrze ludziom chyba. A tutaj coś było w nich? Czasopisma. Lub czasopisma, tak. Lub albo i czasopisma. Mhm. Men's Health. A, tak. Dobra, kojarzę. Okej. Świeże chociaż? Czy to jest jakieś stare zbiory? A gdzie to jest data na tym? A cholera wie. 2020, no 2 lata. To nie za świeże. Czyli ktoś po prostu wyrzucił. Bez COVID-a to ten kościół może być już gruby. Myślisz? No. No nie mógł wychodzić biegać, to ból. Chodzi, żeby tam dalej. Tu ostatnio nic nie. To jest ten śmietnik wywinięty na lewą stronę. Okej, odpalam lampkę. Też gazety tam są, jakieś pudło. Aha. Rozdrobnione i lat się da. Aha. Kontener, ale tylko wóz i kamele. Aha. No tu stał już ostatnio chyba, co nie? Stał już ostatnio, no ale nie było taki, nie był taki pełny. Aha. O, otwarty śmiecior. Aha. Ale jest pełno kontenerów, nie ma się jak dostać. Zobaczmy tak z brzegu. Śmieci. Nic nie ma, to są zmieszane tylko. Mhm. I ja nie zamierzam w nich za dużo grzebać. No to ze zmieszanych wyciągnęliśmy. Wiem, ale tam to chociaż było widać. No. Trzeba było przetegowywać. Mhm. Za dużo. No, coś tu jest. Jakieś dziwne coś plastikowe. Nie wiem, co to jest. Regał. Blada. Nie wiem, co to. Pusty? Nie taki pusty, ale wywożony. A, wywożony. Tamto nie ma nic ciekawego, to idziemy dalej. Tamten na bezpiecznej był wczoraj zabójczy. Aha. Jedyna w swoim rodzaju okazja sprawdzenia, jak głęboko wkopane są trzepaki.
niezbyt głęboko. Trzepak niezbyt głęboko wkopane. Pół do metra. Pół trzepaka wisz. Tak. Na tym się nie wytrzepie. Uwaga, gaz. U, panie. Gaz, nie ma co. Ja tu widzę dziurę, nie gaz. Ale... rzut okiem tutaj. Też coś widać się pełno. Niewywożone. Albo nie ze wszystkich. Ciuchy. Ciuchy, no. Ciuchy wyjebał do plastiku. Segregacja po polsku. Ostatnio ktoś stwierdził mi w komentarzu, że buty wyrzuca się do plastików. Buty? No, no nie bardzo. Buty nie są plastikowe. Buty są zmieszane. Tam jest bawełna, sztuczne te, metale. No, różne. To się powinno do zmieszanych. Chyba, że przepisy mówią inaczej gdzieś tam lokalne, ale nie słyszałem o takim. Że jest, nie wiem, że odzież, do odzieży można chyba buty jeszcze wyrzucić do kontenera na odzieży albo do takiego dużego zbiorczego, który tam gdzieś stoi i zaraz do niego idziemy. Tam już tak meble poszły. Meble. Meble, meble, dużo mebli. Dużo różnych mebli. Same meble. Krzesło metalowe. Mhm. Przecież on tego nie zabierze, przecież on... To będzie niebezpieczne do transportu. Pewnie. Szczególnie ten fotel. Ten fotel wypadnie, to... Nie, właśnie niektóre te rzeczy, które są tak powciskane. Mhm. No, można to odrobić z fotel, to się zajmie. Ale nie ma. Niestety nic, co byśmy mogli wziąć, ale obok jest śmietnik, do którego zaraz zajrzymy przy okazji, jak już się jest w pobliżu. Pudło po czajniku. Puste. Tam przywalone. Coś ciekawego w tych? Było coś ciekawego, to byś usłyszał. Ole, ale zasmierdziało. Już nie tylko rękawiczki, ale jakieś maski chyba trzeba będzie, kurde, tlenowe. W takich temperaturach studzienka. Dobra. A, z daleka wyglądało bardziej obiecująco, szczerze mówiąc. No. Dywan nie zjechany. No, nawet nie zjechany. Kłódka niestety. Może w poduszkach dolary? Nie, to są albo marki. Ale to kręci w nosie. O. Nie, tu chyba nic. Na zdrowie. Ciekawego. Śmieci. Tam jeszcze kawałek. Tam pójdziemy, tak. To jeszcze do tej zajrzymy. No, drugiej. Jednego chyba. Gdzie ona jest tam na rogu? Kiedyś wentylator stał. Aha. Stoją chyba te meble, co stały ostatnio. Klapa pootwierana. Meble stoją te, co stały kiedyś. Uf. Tu chyba. Nikt tego nie wywiózł. No. Umywa. Szafka pod umywalką stoi. Ktoś je pruł, szukał. Deutschmarek. Szarp. Tak. Ale jebie z tego, jest. No kurwa, faktycznie. O, panie. O. Nic ciekawego. Nope. Są one takie dziwne. Też tak sobie. Książki tam jakieś leżą na dnie pod tym pudłem. Tu też
Tam to nie wiem, co tam jest. Jakieś żarcie. Okej, okay. Włączę żarówę. No coś. Żarciowe. NNZ. No. Albo ZNN. W szkle coś. Szkło. 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 Tak, chociaż to posortowane dobrze. A, jest tam, no. Rzucimy okiem. Kolory świętego Mikołaja. Buty, ciuchy jakieś. Butki, jakieś takie baletki. Torba, torebka znaczy. Pusta. A, przetrzebiona. O, gdzie jakiś by taka... kwiat. O, rzep. Tam jakiś materac, coś takiego. Tutaj. Nic ciekawego. Też tak. Sobie. Też nic nie widzę takiego sensownego. Słuchawki były. Ten nie dowidzę dobrze. Nie, też nic chyba raczej. Chyba też. Zabrali stąd te. Kontener, co nie? Tu był kontener. Mi coś. O dziwo, nie ma części drukarki. No. A tam. Są części drukarki. Aha, okej. No, ale nic nie ma. O, map był. Raczej tak. Lampa jakaś. Też puste. Puste. Fajne duże, gdyby było coś do wysyłki. Ładne, sztywne pudło. Nic ciekawego. Są same pudła. Tych Franca nie nagrywała. O bydle, jak ona się włączyła. Bez nagrywania. Krana. To co, chcesz jeszcze pokazać raz? Tak, dla tych, co nie nagrali, co nie widzieli, bo się nie nagrało jebaństwo, to przedłużać się znalazło i starą. Fragment lampy, który chyba tu jest ten mosiężny. Ten fragment. Świeci. Była. Bateria nawałkowa. Nie, tu nie ma jakoś nic konkretnego. Tą walizę patrzyłem, tu jest jeszcze jeden kabel. Nie. Telefoniczny. A, takie cienkie, to się nie opłaca grzebać. To worki. Worki na śmieci? Coś jeszcze znalazło. Reklamówki. Jakieś reklamówki chyba, albo worki, nie wiem. Worki chyba. To jakby się coś znalazło, to jeszcze można by było wiesz. Kolejny worek. Wytwierdź na łóżko. Wymy nie. Na cały. Wycieraczka. Czy zobaczy jeszcze. Zobaczyłeś. Tak, tak. Zobaczy jeszcze w tym. Pudło jest puste. Tak. Worki worków z woreczkami bronią. Nic więcej nie ma. Pewna blościanka stara. Chojnickie fabryki mebli. Turczy. Ja ciebie. Instrukcja użytkowania. Zobacz. Staruśny. Nie ma łapówki. Nie ma, wszystko ujebane. Też Galaxy po telefonie było. Po dziewiątce. Szkło. Tu patrzyłeś? Patrzyłem, nic nie było. Okej. Tu też nie ma nic. To idziemy dalej. No, obóz nie ma nic. Nic prócz smrodu.
Też nic. Idziemy dalej. Niedaleko stoi kontener. Sobie to ładnie. Jest tego dalej nie wywieźli. No właśnie. Tu musieliby kontener postawić, chyba żeby wywieźć albo. Zegar? Zegar. No to bieramy. Wygląda spoko. Nie wejdzie chyba. O, wszedł. O, wszedł. Wszedł. Spoko, zegar wygląda na czysty. Bieramy. Idziemy tam sobie. Tam jest kontener. Tak, tam dalej jest kontener. A tu idziemy sprawdzić po drodze. Drobne rzeczy często się tu znajduje. Przydatne. Wentylator stąd jest ten tak, stojący. Stał obok. No. O, pusto. Tu też pusto. Papiery puste. Ten jest pusty. Tutaj muchy dzwonią. Znowu ktoś tu gdzieś coś hoduje, cholipka. Bo dużo hoduje. Tu były te pudła styropianowe do przewozu żywych zwierząt, co nie? Tutaj jest. Znowu ten, tylko o. To jest ten taki zwykły. Dobra, weźmiemy coś tam. Może tu się dowrzucić? Nie, nie da się. Tu go wrzucić. Dobra. To jest ten taki zwykły. Zwykły. Tu jest dętka chyba. Tak. Jakieś takie pierdolety. Dobra, już więcej nie grzebie, bo osy tam latają. Tam nie ma nic. Dobra. To idziemy. Zobaczyć tam. Kontener. Może być pusty, bo to tak jakby świeżo postawiono. Meble. Już nie taki pusty. Znowu meble. Kurde, ile ludzie mają kasy na te meble. No stop, są meble powyrzucane. Nic specjalnego nie ma póki co, same meble. Ostatnio jak tutaj stał, to się znalazł to robo odkurzacz, tak? No to jest taka sobie. Tak. Mebli. Meble kuchenne. Brindza, panie, brindza. No. Tu drugą. Ale jak już tu jesteśmy, to rzućmy okiem do tych, ale one chyba wywiezione są. Też się tu rozlało, nie? Tak, puste. 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 Ten nie jest taki pusty. Jakiś ciuch tutaj jest. But. Nie, nawet nie. Dwa zużyte. Pusty. Idziemy sobie. To idziemy sobie. Rzucimy okiem jeszcze do tego tutaj naszego kontenera. Ostatnio zabieramy ostatnio pracę osiedlowym żulom, jak tak chodzimy, bo już tego kontenera tu pilnują. Siedzi taki cały dzień i czeka, aż coś ktoś wrzuci ciekawego. Więc tu chyba nic nie będzie. Nie, nic nie, nic nie będzie. On przypilnuje wszystko dzisiaj. No, i wczoraj. No, jutro pewnie zabiorę ten kontener. Dobra, to na dzisiaj chyba koniec.